Dzisiejszy deszcz, jak widać, zainspirował mnie trochę, bo ja na przykład uwielbiam letni deszcz, więc jak wchodziłem do Żabki w samym centrum, no to była prosta opcja, że piękna pogoda. Wychodzę z Żabki, a byłem dosłownie 4 albo 5 minut, bo jeszcze kawę zamawiałem, wychodzę, ściana deszczu, ludzie uciekają, część osób się śmieje, część z takimi minami, nie, jak ja będę wyglądać. Ja sobie tak idę spokojnie z kawą, schowałem oczywiście telefon tylko do kieszeni, żeby nie zamógł. I lubię ten moment, lubię patrzeć na ludzi, którzy gdzieś biegną, czy uciekają czasami właśnie przed tym deszczem, a samemu doświadczać tego deszczu, który pada. I to mnie zainspirowało właśnie do nagrania tego, że warto czasami korzystać z nowych rzeczy, warto pojechać inną drogą do pracy, warto inaczej ugotować dany posiłek, można sobie zrobić na przykład w parach, to jest fajna rzecz, że na przykład tydzień z kuchnią grecką, albo hiszpańską, albo angielską i tak dalej, i przez tydzień się przygotowujesz do tego, czytasz, sprawdzasz, kupujesz składniki, przez tydzień próbujesz. I teraz zobacz, po roku takiego działania masz co najmniej 40 parę kuchni zrobionych, ogarniętych, 7 co najmniej z każdego tygodnia różnych dań i zobacz, jaka bogata później twoja kuchnia będzie. Jasne, trafisz na jakieś potrawy, które nie będą ci smakowały, ale ile pięknych, wspaniałych, smacznych potraw będziesz w stanie zrobić. Już pomijając to, że jak to rozwinie twoje skille kulinarne, ale ilu fajnych smaków nowych możesz doświadczyć i odkryć, których normalnie nigdy byś nie odkrył bądź nie odkryła. Moim zdaniem to jest też rewelacyjne. I to działa oczywiście nie tylko w kuchni, to może działać również z językami. Nie mówię, żeby języka nauczyć się w tydzień, ale chodzi mi o to, żeby nasz umysł trenować. Chodzi o neuroplastyczność naszego mózgu również i to, że to pobudza naszą kreatywność, a jednocześnie zmobilizuje neurony to cały czas do aktywności. I teraz, jeżeli chcemy być również bardziej kreatywni, ale również doświadczać tego życia bardziej, no to potrzebujemy tych zmian. A nasz mózg nie lubi zmian. On dąży do tego, żeby jak najmniejszym kosztem energetycznym coś zrobić. Czyli jak wrócimy do domu, to żeby nawyk, na przykład usiąść sobie przed telewizorem i obejrzeć serial. Ale jeżeli przyzwyczaisz ten swój własny mózg do tego, że tym nawykiem jest, nie wiem, trening na siłce, pójście, pobieganie, zrobienie czegoś, albo że cały czas coś robisz inaczej, to zobaczysz, że on będzie wchodził w te schematy. To jest piękne, ponieważ jesteśmy w stanie wyćwiczyć taki schemat, że dla twojego mózgu łatwiej będzie uczyć się na przykład języka angielskiego albo przygotować nową potrawę, niż zajechać do McDonalda na trasie. I to jest rewelacyjne. Tylko to oczywiście wymaga trochę powtarzania, jak każdy nawyk. Natomiast jest to przydatne, dlatego żeby pobudzać, tworzyć nowe ścieżki neuronalne i czasami to właśnie może być zamiast pojechanie samochodem, pojechanie rowerem do roboty, czasami na przykład pojechanie inną trasą, czasami zamiast wyjazd w to samo miejsce nad morze 10, 50 raz, czy do tego samego kraju, pojechanie do innego kraju, spędzenie inaczej. To nie znaczy, że masz wyjść ze swojej strefy komfortu i nie, niekoniecznie, jasne, zaplanuj sobie, jeżeli tak czujesz, potrzebujesz, wyjazd tam, gdzie masz wyjechać, gdzie lubisz wyjeżdżać, bo po to też to poznajesz różne te rzeczy, żeby wybierać te, które lubisz, ale jeżeli znasz tylko i wyłącznie 10, to wybierasz spośród 10, jak znasz ze 100, no to to spektrum jest dużo szersze i może za każdym razem nie będziesz brać tego schabowego, tylko stwierdzisz, że na przykład jakaś inna potrawa ci zdecydowanie smakuje, nie będę podawał jaka mi, bo wegetarianie, a może, no nie wiem, no, że stek z czegoś, stek z rzodkiewki ci bardziej smakuje, o proszę bardzo. Nie wiem, czy coś takiego jest, ale no, wiem, że z buraków są, jadłem, no nie, no, mi to nie smakuje zdecydowanie. Natomiast wiem to, bo zjadłem, spróbowałem. To by nie było tak, że w jednej knajpie, tylko w paru knajpach, bo też sposób przygotowania tego steka, czy też mięsa danego, które nie jest mięsem, w ten sposób, też ma znaczenie. I raz się zdziwiłem, bo raz udało mi się zjeść coś a la kebaba z takim oszukanym mięsem z tofu, że rzeczywiście, gdybym nie wiedział, to są szanse, że dałbym się oszukać. To mogłaby być jakaś alternatywa dla mięsa w mojej diecie. Nie, of course, cały czas, bo jestem typowym mięsożercą, że kotlet i mięcho jednak musi być w tej czy innej formie, czy steka, czy czegokolwiek innego. Natomiast no, chodzi właśnie o to poznawanie, bo to bardzo rozwija nas. I wyobraź sobie, że jakie takie obszary w twoim życiu mogą być, co inaczej możesz zrobić, jak inaczej dojechać do pracy, jak inaczej zjeść. Może być to inna kuchnia, może być to sposób jedzenia. Rewelacyjne na przykład jest jedzenie z zamkniętymi oczami. Robicie sobie opaski w parze na oczach, radzę zrezygnować ze świeczek, ale no to jest też świetne rozwiązanie do tego, żeby bardziej skoncentrować się również na tym jedzeniu, na doświadczaniu tego jedzenia. Możecie to zrobić budżetowo i sympatycznie w swoim własnym mieszkaniu, w domu, a możecie skorzystać na przykład, jest taka bardzo fajna restauracja, też realizowaliśmy dla nich kiedyś jakieś zdjęcie i reklamówkę. To jest restauracja Different w Warszawie, w samym centrum, i tam w ogóle kelnerami są osoby niewidome i w ogóle posiłki przygotowują osoby niewidome, i tu wchodzisz i jest kompletna ciemność. Też możesz doświadczyć fajnej rzeczy, ponieważ tam obok, na tym samym piętrze zresztą, znajduje się niewidzialna wystawa, gdzie możesz przejść tak jakby masz totalne zaciemnienie, prowadzą cię osoby niewidome, ale też doświadczasz jak ich świata, jak oni po prostu też funkcjonują trochę, ponieważ w tych pomieszczeniach masz tak jakby zaaranżowane, one są na wygląd, bo nie będę ci wszystkiego zdradzał, ale na przykład ulicy, nie? Z jakimi przeciwnościami trochę te osoby się mierzą, pozwala to poznać, a jednocześnie jest to o tyle ciekawe, że wyostrza inne zmysły. Jak wyjdziesz stamtąd, to zobaczysz, że przez to, że wyłączyłeś, bo nie wyłączyłaś zmysł wzroku, no, bo nie widzieliśmy, to najpierw jest takie, że wytężamy, żeby cokolwiek dojrzeć, ale w momencie, kiedy zauważysz, że nie jesteś w stanie dojrzeć, to wyczulają się pozostałe zmysły. To też jest ciekawe, bo właśnie badania pokazują, że kiedy jesteśmy zmęczeni, to bardzo duży procent zasobów, to trochę tak jak odpalamy na przykład menadżera zadań w naszym komputerze, klikamy Alt Ctrl Delete, Task Manager, to mamy, widzimy, jak bardzo jest zużyty procesor, RAM, pamięć graficzna, w sensie procesor graficzny, karta graficzna i tak dalej. I widzimy, jakie aplikacje ile zabierają. Dziś bardzo dużo zabiera zmysł wzroku. Więc jeżeli chcemy chwilę odpocząć w ogóle, to bardzo dobrą opcją jest nie tylko usiąść na fotelu i puścić sobie na przykład jakiś odcinek serialu czy coś w tym stylu, tylko właśnie zamknąć oczy. I nawet jeżeli nie będziemy spali, tylko po prostu będziemy mieli zamknięte oczy, to zdecydowanie więcej tej energii, że tak powiem, zaoszczędzimy i łatwiej nam będzie się zregenerować. Nie działa to oczywiście jak różdżka Harry'ego Pottera i nie ma tutaj takich gotowych rozwiązań rewelacyjnych, natomiast zdecydowanie poprawia to jakość tej naszej regeneracji. Więc to tyle w tym odcinku. Próbuj nowych rzeczy i zapraszam Cię właśnie do tego, żeby wypisać sobie, co możesz właśnie w tym tygodniu, albo nawet dzisiaj zrobić inaczej. A co zrobisz w przyszłym tygodniu? Czy będzie to na przykład właśnie gotowanie, czy to będzie rodzaj treningu, na przykład jeżeli chodzisz na siłownię, albo na przykład zamiast pobiegać, pojedziesz rowerem, albo zamiast ugotować, to ugotujesz co innego, zamiast obejrzeć serial, spotkasz się ze znajomymi, zadzwonisz do nich, wykonasz jakiś ruch. Jeżeli jesteś osobą reaktywną, to możesz zacząć być osobą proaktywną. Jeżeli introwertykiem, to bardziej ekstrawertyczna rozrywka. Jeżeli ekstrawertykiem, no to może na przykład sięgniesz po książkę i spróbujesz czegoś bardziej z zakresu takiego stereotypowego introwertyzmu, że tak powiem. Spróbuj, potestuj i dopiero korzystaj z tej magii. Korzystaj z magii tego całego spektrum, bo to pozwala naprawdę znaleźć nowe smaki, nowe doznania i smakować tego życia jeszcze bardziej, a nie tylko to, że jedziemy na koniec świata i zamawiamy schabowego. A schabowego życzę oczywiście w niedzielę standardową z suróweczką. Trzymaj się ciepło, heja!